Rozmowa dnia. Gościem sygnałów dnia jest pan ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ambasadorze, proszę powiedzieć, jak pan w tej chwili ocenia sytuację w naszym regionie, patrząc na dwa zjawiska, z którymi mamy do czynienia, czyli z jednej strony ataki na cały czas na polską, przede wszystkim polską granicę od strony Białorusi, a z drugiej strony ciągłe podnoszenie presji na Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej i tak zwanych republik ludowych tam zbuntowanych na wschodzie Ukrainy. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili NATO patrzy na to, co dzieje się przy bezpośredniej granicy paktu? Więc moim zdaniem, a także zdaniem, które jest podzielane przez choćby oceny kwatery głównej NATO, te zjawiska ze sobą się łączą. Jest to jedna presja w różnych formach, oczywiście w najbardziej dramatycznej formie, wyrażana poprzez koncentrację wojsk wokół Ukrainy i różne przygotowania do potencjalnych agresywnych działań Rosji na tym kierunku. Ale oczywiście nie należy w tym kontekście bagatelizować działań, które mają i miały miejsce na polskiej, litewskiej i łotewskiej granicy, które miały znamiona hybrydowe, a także działań związanych z wykorzystywaniem energii jako politycznego instrumentu szantażu wobec krajów europejskich. Więc sytuacja jest bardzo niepokojąca. W skrócie. No właśnie, tak wszyscy zadają sobie też pytanie, na ile to, co w tej chwili widzimy wokół granic Ukrainy, no a po części również w granicach tego państwa, bo ta mobilizacja, która jest chociażby w Donieckiej Republice Ludowej, tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej, ukraiński wywiad donosi kilka dni temu o tym, że tam dostarczane są przez Federację Rosyjską jest i amunicja, paliwa, generalnie dozbrajany jest ten teren Ukrainy, który jest kontrolowany przez tak zwanych separatystów, czyli de facto przez Moskwę. Na ile prawdopodobny jest scenariusz taki, że to wszystko, co w tej chwili widzimy, przerodzi się w już taki autentyczny, rzeczywisty konflikt wojskowy, dojdzie do starć pomiędzy wojskami, być może w jakimś ograniczonym zakresie, no ale jednak dojdzie do wznowienia regularnych działań wojennych na wschodzie Ukrainy? Wydaje mi się, że cechą działań rosyjskich jest to, że kierownictwo, tutaj prezydent Putin, stara się zachowywać dosyć szeroki wachlarz potencjalnych rozwiązań i w tym momencie te przygotowania do ewentualnego rozwiązania zbrojnego wyglądają naprawdę poważnie, wyglądają na szeroko zakrojone, potencjalnie bezprecedensowe w historii tego konfliktu. Tym niemniej jednak wydaje mi się, że pierwszorzędnym priorytetem strony rosyjskiej jest rozwiązanie tej sytuacji na drodze dyplomatycznej poprzez rozwiązanie wymuszone tą presją, właśnie presją militarną, w tym także presją energetyczną, czy też tą sytuacją na polskiej granicy. I w tym kontekście niezwykle ważne są oświadczenia, które wydała strona rosyjska w ostatnim czasie, tak? Czyli swego rodzaju ultimatum, które zostało złożone NATO jako całości w efekcie rozmów Biden-Putin. No tak, ale jeżeli odwołamy się do tych słów, które wypowiedział Władimir Putin, one padły przed jeszcze rozmową z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Były też, no, można powiedzieć, użyję takiego słowa, podkręcane przez różnych urzędników Federacji Rosyjskiej. Mowa była o dwóch warunkach, dwóch żądaniach, bo może to tak. Federacja Rosyjska po pierwsze żąda, by NATO, państwa NATO na piśmie złożyły taką deklarację, że Ukraina zawsze pozostanie poza granicami paktu. Nigdy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego nie zostanie. No ale drugie żądanie już dotyczyło bezpośrednio naszego regionu, już państw NATO, bo tam była mowa o tym, że dalsza obecność wojsk Paktu Północnoatlantyckiego na terenie
tak zwanej flanki wschodniej, czyli również na terenie Polski, to będzie zablokowana. Jak pan patrzy na te żądania? To są znane od lat rosyjskie oczekiwania. Rosja chciałaby w tym momencie, aby Ukraina, Białoruś i inne państwa posowieckie zostały uznane za jej bufor. Natomiast Polska, a także inne były państwa Układu Warszawskiego, które są obecnie członkami NATO, stałyby się swego rodzaju buforem Zachodu, czyli formalnie członkami sojuszu, ale takimi o innym statusie, takimi, wobec których obowiązują pewne szczególne rozwiązania, właśnie związane choćby z dyslokacją wojsk, czy też innych systemów, jak na przykład systemy ofensywne rakietowe, które mogły być odpowiedzią na systemy typu, systemy, które łamią w tym momencie układ INF, który Rosja złamała jakiś czas temu, czyli to są systemy rakietowe o zasięgu pośrednim. Czyli mówimy tutaj o zasięgu 500 do 5000 kilometrów. To oczywiście obniżałoby status bezpieczeństwa Polski. To także byłoby rozwiązanie sprzeczne z duchem traktatu waszyngtońskiego w odniesieniu do natowskiej gwarancji o tym, że Ukraina czy inne państwa posowieckie nie będą mogły być członkami sojuszu w przyszłości. No dobrze, ale panie ambasadorze, ja skupię się na tym żądaniu, które dotyczy Polski, to by, jeżeli ono w jakikolwiek sposób miałoby zostać wcielone w życie, to oznaczałoby powrót do czasu sprzed 2016 roku, gdzie no, choć formalnie oczywiście członków pierwszej i drugiej kategorii w NATO nie było, no to faktycznie jednak byli. Jedne państwa były chronione bardziej, a państwa, te nowe państwa, które w wyniku upadku strefy sowieckiej i Związku Sowieckiego dołączyły do NATO, no faktycznie były gorzej chronione. Tak, oczywiście. Oczywiście i myślę, że Rosja zdaje sobie sprawę, że powrotu do tej sytuacji w takiej formie no, nie jest to możliwe, ale realne są inne rozwiązania, czyli położenie swego rodzaju limitu na tą obecność, która już w tym momencie ma miejsce, ograniczenie ćwiczeń wojskowych. Pamiętajmy, że w ostatnich latach miały miejsce ćwiczenia o większej skali, ćwiczenia, które nawiązują swoim celem i swoją treścią do ćwiczeń NATO z lat 80., czyli ćwiczeń związanych z potencjalnym przybyciem amerykańskiej odsieczy na kontynent europejski. To są ćwiczenia z serii Defender, które odbyły się po kolei w Polsce, a później w Rumunii. No i Moskwa zdaje się być zaniepokojona tego rodzaju przygotowaniami obronnymi sojuszu. Kolejna sprawa to jest ta kwestia związana z pociskami rakietowymi, które byłyby odpowiedzią na złamanie przez Rosję traktatu INF, czyli te systemy o zasięgu 500 do 5000 kilometrów. Wydaje się też, że potencjalnie Rosja mogłaby oczekiwać jakichś rozwiązań dotyczących tarczy rakietowej, dotyczących baz w Polsce i w Rumunii. To jest stały element rosyjskiej retoryki. Rosja obawia się, że te bazy, przynajmniej tak wyraża swoje obawy, że te bazy mogłyby być wyposażone w pociski ofensywne i pewnie w związku z tym oczekiwałaby jakichś rozwiązań, które gwarantowałyby, że tak właśnie nie będzie. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan ambasador Tomasz Szatkowski, przedstawiciel Polski przy NATO. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie ambasadorze, rozumiem, że ten najczarniejszy scenariusz, który zakłada po prostu wejście, przekroczenie wojsk rosyjskich, już oficjalnie rosyjskich, nie żadnych separatystycznych, partyzanckich, jakby to tam Rosjanie sobie nie nazwali, ale oficjalnie rosyjskich wojsk na teren Ukrainy, w tej chwili określane jest jako mniej prawdopodobne, jako taki scenariusz najczarniejszy, no ale jednak właśnie z tym zastrzeżeniem, że zdaje się, że nie to jest
w tej chwili tym wariantem najbardziej wskazywanym przez Kreml. No ale gdyby coś takiego nastąpiło, to proszę powiedzieć, co by to oznaczało dla Paktu Północnoatlantyckiego, co by to oznaczało dla wschodniej flanki NATO, bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że choć Ukraina ma no, w pewnym sensie uchylone drzwi do NATO, to członkiem NATO nie jest i wobec Ukrainy państwa NATO zobowiązań nie mają, takich jak wobec państw członkowskich. Co by to oznaczało w takim razie, jeżeli wojska rosyjskie przekroczyłyby granice Ukrainy i po prostu rozpoczęłaby się agresja Federacji Rosyjskiej na naszego wschodniego sąsiada? No, wydaje się, że przy tym potencjale, który Rosja zgromadziła wokół Ukrainy i który zamierza zgromadzić według ocen wywiadowczych sojuszu, ta sytuacja byłaby no, niezwykle niepokojąca, groziłaby integralności terytorialnej Ukrainy jako całości. Tutaj nie mówimy już tylko i wyłącznie o jej wschodnich prowincjach czy też południowych. Na to wskazują potencjalne ruchy strony rosyjskiej, ale jakie byłyby konsekwencje dla sojuszu? Więc to prawdopodobnie także wiązałoby się z dyslokacją wojsk rosyjskich na terenie Białorusi, co byłoby jednym z elementów koniecznych dla tej operacji wojskowej. To z kolei pociągnęłoby za sobą szereg dylematów wojskowych dla z wschodniej flanki, począwszy od tego, że te wojska stanęłyby, można powiedzieć, 200 kilometrów od Warszawy. Z drugiej strony to oznaczałoby również ryzyko dla państw bałtyckich, ryzyko związane z potencjalnym atakiem na przesmyk suwalski w sytuacji, gdyby konflikt rozszerzył się na także udział Sojuszu Północnoatlantyckiego. To także oznaczałoby stworzenie pewnych ryzyk dla Bałkanów Wschodnich. Myślę tutaj o sytuacji, w której wojska rosyjskie znalazłyby się w okolicach Delty Dunaju i połączyłyby się choćby z Republiką Naddniestrza, więc sytuacja sytuacja wojskowa zostałaby niepomiernie skomplikowana. No tak, ale panie profesorze, ja wejdę w słowo i dopytam, czy to by oznaczało również konieczność, no bo tak, no ten scenariusz, który pan przed chwilą zakreślił, cały czas przypominamy, no, że to jest scenariusz najbardziej pesymistyczny i jednak to nie jest tak, że jest to scenariusz najbardziej prawdopodobny. On oczywiście, biorąc pod uwagę skalę rozmieszczenia i aktywności wojsk Federacji Rosyjskiej, jest prawdopodobny, ale no, nie jest tym scenariuszem, którego się najbardziej spodziewamy. Ale gdyby jednak on zaczął być realizowany, to to by oznaczało potężne zagrożenie dla flanki wschodniej. To oznaczałoby rozmieszczenie wojsk Federacji Rosyjskiej już w takim celu bojowym, ja powiem tak kolokwialnie, tuż przy granicy państw NATO i rozumiem, że także wymagałoby wzmocnienia obrony granic wschodnich Paktu Północnoatlantyckiego, czy to granic państw bałtyckich, no czy przede wszystkim granic Polski, bo Polska jest tutaj w tym momencie krajem kluczowym. Zdaje się, że obrona państw bałtyckich bez tutaj wyraźnego wzmocnienia bezpieczeństwa Polski byłaby chyba działaniem bezsensownym. Tak, absolutnie. Ta sytuacja spowodowałaby, że NATO nie miałoby już przestrzeni na ewentualne sygnały ostrzegawcze, gdyby rosyjska agresja miała dotknąć teren sojuszu. W związku z tym ona pociągałaby za sobą konieczność adaptacji dyslokacji wojsk sojuszu na terenie wschodniej flanki. I w tym kontekście, tak jak pani rektor powiedziała, Polska rzeczywiście zajmuje centralną pozycję na wschodniej flance. Jej północną częścią jest Norwegia, państwa skandynawskie, w jakimś stopniu również państwa bałtyckie. Polska jest to jakby zwornikiem i z drugiej strony jest ta część południowa, przede wszystkim Rumunia i Bułgaria, więc rzeczywiście w tych wszystkich obszarach musiałoby dojść do adaptacji dyslokacji wojsk sojuszu i ich gotowości.
Panie ambasadorze, chciałam zapytać też, jak pan ocenia zdolności obronne samej Ukrainy? Bo ja mam wrażenie, że gdy rozmawiamy na temat tego właśnie najczarniejszego scenariusza, to bardzo często przedstawiana jest oto taka wizja, że u granic Ukrainy stoi potężna armia Federacji Rosyjskiej, a w zasadzie po drugiej stronie no, jakby nie ma ewentualnego przeciwnika, z którym należałoby się liczyć. Czy to jest rzeczywiście tak, że armia ukraińska w tej chwili jest i przez to państwo ukraińskie jest rzeczywiście bezbronne wobec Federacji Rosyjskiej? Bo wiemy o tym, że na przestrzeni ostatnich lat tam zaszły duże zmiany. No poza tym też przecież musimy o tym pamiętać. Ukraina cały czas broni swojej granicy wschodniej. Tam przecież co jakiś czas dochodzi do starć nie z wojskami rosyjskimi, takimi oficjalnie rosyjskimi, tylko tak zwanymi separatystami, czy tam zielonymi ludzikami, no ale mimo wszystko jest to państwo, które cały czas jest w stanie gotowości. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia ten potencjał obronny państwa ukraińskiego? Ten potencjał niewątpliwie uległ znacznej poprawie w okresie od 2014 roku, gdy Ukraina była rzeczywiście prawie że bezbronna wobec działań rosyjskich. Nastąpiła znaczna profesjonalizacja działań ukraińskich. Nastąpiła również poprawa stopnia wyposażenia. Jakby z powrotem do służby powróciło wiele typów uzbrojenia, które były już w stanie nie nadającym się do użycia. Zmodernizowano znaczną część systemów uzbrojenia, powołano dużą liczbę osób, które zostały przeszkolone. Także jest to zupełnie inna armia niż w 2014 roku, ale trzeba pamiętać, że Rosjanie również rozwijają swój potencjał sił zbrojnych, wyciągają cały czas lekcje z swoich działań, czy choćby w Donbasie, czy w Syrii. Strona rosyjska od lat przecież podnosi gotowość swoich sił zbrojnych, wydaje coraz większe sumy uzbrojenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę te prognozy, jak ten potencjał rosyjski mógłby wyglądać wokół Ukrainy za kilka tygodni, to rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną i bardzo groźną dla Ukrainy. Tylko teraz ewentualny wynik takiego starcia zależałby od dwóch kwestii. Po pierwsze, czy strona ukraińska chciałaby walczyć z Rosją jak równy z równym na tych samych zasadach, czyli polegając na działaniach manewrowych, starając się wymanewrować wojska rosyjskie, czy też starałaby się wykorzystać atuty obrony własnego terytorium, możliwość wykonania różnego rodzaju inżynieryjnych przygotowań, możliwość działań nieregularnych, możliwość wykorzystania działań ochotniczych. Wydaje mi się, że mielibyśmy do czynienia z hybrydą potencjalnych działań i w tym zakresie, tak jak należy oceniać jako potencjalnie bardzo groźny taki scenariusz dla Ukrainy, to jednak wydaje mi się, że strona rosyjska nie docenia potencjalnych strat, potencjalnych kosztów ewentualnej agresji, zarówno w sensie wojskowym, jak i w sensie politycznym, a także kosztów potencjalnej okupacji. Bardzo dziękuję. Gościem Sygnałów Dnia był pan ambasador Tomasz Szatkowski, przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.